w rolach głównych. W pogoni za śmiercią. W pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Berger i Van Dunen. Kamienie szlachetne. Cześć, Warren. Dzwonił George Kelly. Chce oddać nam jurysdykcję, przynajmniej nieformalnie. Facet w piżamie to pan Berger, właściciel sklepu. To agent specjalny Stanton, FBI. Nie wierzę, że ukradł pan własne diamenty. I to w piżamie. Niech pan powie, co się dzieje. To mój sklep. Zabrałem diamenty do domu, własne. Nie macie prawa tu być. Proszę wyjść. Nosi pan pół kilograma diamentów do domu? Robię, co mi się podoba. Proszę wyjść. Pani Berger jest współwłaścicielką firmy. Spotkamy się z nią. Nie róbcie tego. Proszę. Gdzie jest pańska żona? Na litość boską, pomóżcie mi. Kazał nam patrzeć, jak zabija naszego psa. Powiedział, że następna będzie żona. Thank you.
Panie Berger, proszę się nie martwić. Wszystko będzie dobrze. Jestem z pani mężem. Chcę porozmawiać z tym człowiekiem. Słucham. Włącz światła. Mówi agent specjalny Stanton FBI. Dom jest otoczony. Pan Berger i diamenty są z nami. Jeśli się zastosujesz do instrukcji, nikomu nie stanie się krzywda. Niech policja nie strzela. Wysyłam służącą z wiadomością. Wstrzymać ogień. Wychodzi służąca. Stanton? Dostałeś wiadomość? Mercedes pani Berger stoi na podjeździe. Wyposaż go w policyjne radio i kajdanki. Inaczej za minutę ta kobieta umrze. Weź drugie auto. Tylko ty. Zabierz diamenty i jedź za mną. Sprawdzę, czy jesteś sam i dokonamy wymiany. Nic z tego. Nie masz wyboru. Zostało jej pół minuty. Który najlepiej strzela? Ja. Masz go trafić, zanim dotrze do Mercedesa. Te rzeczy są już w aucie. Na kanalia. Przynieś mi cywilne CB radio. Ciśnij do zapalniczki. Na kanale 30 masz dwugodzinną ciszę. Jak zobaczy, że go śledzimy, będzie po sprawie. Stanton, masz diamenty? Tak. Wycofaj ludzi. Jeśli ktoś oprócz ciebie pojedzie za mną, zabiję tę kobietę. Wycofują się. Jeśli usłyszę inny głos w radiu, przysięgam, że ona zginie. Wszyscy mają się wycofać. Spływamy stąd. Niech odjadą. Przejedźmy się. Just watch them.
Nie strzelać. Cofnąć się. To już drugie okrążenie. Wcięło drania. Nie, chce zgubić nasz ogon. Wraca nad wodę. Przygotujcie łodzie i zawiadomcie straż wybrzeża. Zatrzymaj się. Nabrzeże numer 99. Czeka na niego łódź. Celuj przez okno nad moim ramieniem. Nie podnoś się. Jak na razie wszystko gra. Teraz włącz radio i zewnętrzny głośnik. Wysiądź i przynieś diamenty. Masz czysty strzał? Może. Musi być precyzyjny, bo trafię kobietę. Za duże ryzyko. Postaram się go odciągnąć. Gdy będziesz miał stuprocentową pewność, strzelaj. Stój. Rzuć diamenty w kierunku auta. Najpierw odeślij panią Badger. Wal się. Wiem, że twój snajper gdzieś na mnie czeka. Pani Badger będzie stała przede mną. Rzucaj te diamenty. Chryste, umiesz tylko tak blisko? Wracaj do auta. Ej, ty. Yes. Słucham. Niepotrzebnie to utrudniłeś. Przykułem panią Badger do krawędzi przystani. Zaczekaj na mój sygnał. Podjedź i ją zabierz. Zrozumiałeś? Understood. Tak. Nie sądzę. Motorówka płynie do Oakland. Za nią, szybciej.
Jest na radarze. Kurs 022. Straciliśmy go. Gdzie on jest? Tam. Lot z San Francisco do Paryża z niezidentyfikowanym pasażerem. To dziewczynka podróżująca na paszport mamy. Sprawdźmy samoloty, które wystartowały po obstawieniu lotnisk. Odciski palców należą do służącej rodziny. Za kilka godzin dostaniemy analizę włókien. Dzięki. Co masz? Zebrałem porwania lub wymuszenia z 5 lat. 267 w stylu naszego chłoptasia. Tyle dopasował komputer. Zadzwońcie do prowadzących je oficerów i zapytajcie, czy jakiś element pasuje do ich śledztwa. Mamy za mało ludzi, żeby sprawdzić lotniska i telefonować. Przydziel 8 innych agentów. Niech zaczną od zabójstw. Użył broni kaliber 9 mm. Mężczyzna, biały, wiek od 20 do 40 lat. Na pewno już zabijał. Zbyt łatwo mu poszło. Powinieneś się przespać. Nic mi nie jest. Marnie wyglądasz. Czytam raporty. Nie mogłeś przewidzieć tego, co się stało. Co ty mówisz? Że to się zdarza. Mnie też. Pamiętasz dzieciaka w Sausalito? Czasami tracisz zakładnika i niczego nie możesz zrobić. Sam to napisałem. Odprowadź mnie. Warren? Traktujesz tę sprawę emocjonalnie. Mówisz sobie, mogłem zrobić to albo tamto. Ale zrobiłeś wszystko jak należy. Idź do domu, prześpij się. Zatelefonuję z Waszyngtonu. Dobra. Miłej podróży. Zaczęliśmy dzwonić. Łapać cię w domu? Nie idę do domu, będę tutaj. Granica amerykańsko-kanadyjska. Zakaz przejazdu. Dzień dobry. Ładny dzień na połów. Chyba jesteśmy pierwsi. Przepraszam, że nie zadzwoniłem do restauracji. Ale mamy tu piekło.
Wiem, czułaś się okropnie. Postaram się, skarbie. Nie obiecuję, ale spróbuję. Muszę kończyć. Bishop Falls w stanie Waszyngton. Zabito turystę obok autostrady prowadzącej do Kanady. I co? Rana postrzałowa. Pocisk przebił lewe oko. Gdzie jest Bishop Falls? Na północny zachód od Spokane. Zarezerwuj mi lot do Spokane i wymyśl, jak się dostać do Bishop Falls. Crilly znalazł ciało. To Austin Crilly, agent Stanton z FBI. Tędy w górę. Robisz dla rządu? Na to wygląda. A ja tu stróżuję, odkąd zamknięto kopalnię. Zobaczyłem, że brama jest uchylona, więc poszedłem się rozejrzeć. I tam leżało to ciało. Muchy wielkie jak Chevrolety. Czyje są te auta? Wędkarzy. Zostawiają je tutaj. Przewodnik spotyka się z nimi w bazie. Z firmy Jonathana Knoxa i Sarah Rennell. Naprawdę FBI? To największe na świecie łowiska spinningowe. Tutaj go znaleźliśmy. Był nagi. Zastrzelony na zewnątrz i wciągnięty tu zapięty. Zabójca owinął głowę ofiary, zanim ją rozebrał. Po co? Nie chciał ubrudzić ubrania krwią. Założył je, łącznie z bielizną. Jasny gwint. Nie nadepnij. Co? Co to? Spalone włosy. Co to znaczy? Wiemy, że miał długie włosy i brodę. To one. Sam? Sam! Witam, szeryfie. Wyglądacie na poruszonych. Potrzebujemy opisu facetów z wczorajszego wędkowania. Nie widziałem ich. Nie spotyka ich pan? Rzadko. Zwykle jadą prosto do bazy. Coś się stało? Ilu ich było? Pięciu wędkarzy i przewodnik. Sarah Rennell. Co jest grane? Czy Sarah ma przy sobie radio? Nie, ale radia są w chatach. Mieli zadzwonić z Timber Falls. I nie zadzwonili. Mogą być wszędzie. Czasami eksplorują dziewicze miejsca. Jonathan będzie wiedział. A granica jest tutaj. Zgadza się. Helikopter gotów do startu. Nie. Zawiadomilibyśmy zabójcę, że go szukamy. I tak nadciąga burza i wicher. Nie ma dróg. Ani jednej. Kto mnie tam poprowadzi? John Knox, partner Sary. Niech pan go wezwie. Sara jest kimś szczególnym. Ten facet zabije więcej ludzi? Tak uważam.
spędzić tu całe życie z dala od ludzi. Do takiej zapomnianej przez Boga głuszy pasuje John Knox. Tylko tego mi trzeba. Kolejny psychol. John jest w porządku, tylko inny. Żył w tych górach jak pustelnik. Później przyjechała Sara. Po 5 minutach zakochali się w sobie. Miłość, to komplikuje sprawę. John, tu Dave Arnett i Warren Stanton z FBI. Panie Knox, wiem, co pan przeżywa, ale uważam, że możemy razem pracować. Ścigam podejrzanego o porwanie i zabójstwo. Potrzebuję przewodnika. Zabierz rękę. Pan jest najlepszy. Poszukaj innego. Posłuchaj, Knox. Jeśli odmówisz pomocy agentowi federalnemu, aresztuję cię za utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. Zejdź mi z drogi. Jesteś aresztowany. Bzdura. Masz prawo zachować milczenie. Pójdę sam. Ma prawo to zrobić. Będzie mi tylko przeszkadzał. Okaże się. Tam nie ma wind, trolejbusów ani taksówek. Siedź w hotelu, a ja zrobię, co trzeba. Masz jeden wybór. Zabrać mnie w te góry. Tylko tak pomożesz swojej przyjaciółce. Nie jesteś samozwańczym mścicielem. Będziesz działał zgodnie z moimi rozkazami. Jakieś pytania? Dobrze. I nie obchodzi mnie, czy to ci się podoba. Jeśli spróbujesz ścigać go sam, wylądujesz w więzieniu. Rozumie pan, panie Knox? Gdzie jego sprzęt? W wozie. Co to jest? Podgrzewane skarpetki, nowinka. Ed Miller mu to sprzedał? Tak, wiedziałem. Butelek piwa. Weź jedną i podaj dalej. 97 butelek piwa. Chłopaki, umieram. Zagrajmy w jaki to zawód. Nie, zaśpiewajmy Kocham paradę. Ralphie, z czego żyjesz? Pracuję w firmie przewozowej. Meble AGD. A ty? Interesy, byle zarobić. Sklep, hurtownia, komputery? Byle zarobił. Jestem dociekliwy. Możemy pogadać o czymś innym? Zrobimy 5-minutową przerwę. Zdejmijcie plecaki i odsapnijcie. Wyglądacie napadniętych. Zatrzymamy się, zanim zaczniecie dyszeć jak ryba wyjęta z wody. Ben, nie zbliżaj się do krawędzi. Kiepskie miejsce na rafting. Nie mogę go zdjąć. Przykleił mi się do pleców. Mam wrażenie, że noszę Cadillaca. Sara, buty dają mi w kość. Poluzuj sznurowadła, ale ich nie zdejmuj.
Jak się masz, Harv? Przeżyję. Mam nadzieję. Hey, Sarah. When are we gonna come across a radio that works? Kiedy znajdziemy działające radio? Co było z tym w chacie? Zepsuło się. Po co ci radio? Sprawdzić pogodę. Futbol wykończył mi kolano. Boli mnie na jej zmianę. Jutro dotrzemy do chaty. Będzie dach i radio. Gdy ostatni raz tak mnie bolało, lało przez 3 dni. Wtedy ryby biorą najlepiej. Podczas ostatniej wyprawy natrafiłem na rzekę pełną olbrzymich strągów tęczowych. A wiecie, jakie są płochliwe? Najmniejszy hałas i znikają. Masz jeszcze jakąś historyjkę? Jasne. Tego dnia lało jak z cebra. Gdzie to było? Co? Ta rzeka. To była Fraser w Kolumbii Brytyjskiej. Nieważne. Nigdy nie byłeś na takiej wyprawie? Nie. Dzika przyroda kojarzyła mi się z ogrodem botanicznym w Bronxie. Więc co tu robisz? Właśnie paskudnie się rozwiodłem i szukałem miejsca na wakacje, gdzie nie natknę się na moją byłą. A ponieważ ona zawsze ma room service w zasięgu wzroku, wybrałeś odpowiednie miejsce. Szum wody usypia pstrągi, a nurt wypycha je na powierzchnię. Jak duże są te pstrągi? Wciąż o coś pytasz. Takie. Mogę kontynuować? Możesz w każdej chwili zawrócić. Martw się o własny tyłek. Spokojnie. Nie, nie w tę stronę. Zawracaj. Poczekaj. Co jest? Hello, Earth to Knox. Ziemia do Knoxa. Co się dzieje? Zawracasz. Poszła do wąwozu Ryana. Koń mi się tam nie dojedzie. Dobrze. Obym już nigdy nie zobaczył, nie powąchał, ani nie pojechał na innym koniu. Bez urazy, ale nie chcę cię widzieć. Nie zabiorę tam żółtodzioba. Musisz wracać. Zapomniałeś, co mówiłem. Ten człowiek jest mój. Co robimy z końmi?
Koniku, do domu. Przejdź się strumieniem. Co? Buty ci się rozejdą. Wciskasz mi kit? Dziwy natury. Skurczybyk. Co powiedziałeś? Że nie cierpię cholernych lasów. Patrzysz na ten mech, jakby miał zaśpiewać. A może się modlisz? Możesz być ważniakiem u siebie, ale tu jest mój teren, więc wyluzuj. Widziałeś łosia? Lekarz słyszy okropny krzyk. Biegnie do zabiegowego i mówi: spirytusem miała siostra odkazić wacik, nie wacka. Słyszałem to, jak miałem 12 lat. Mam następny. Nie, Ralphie, wystarczy. Pogadajmy o rybach, błagam. Norman znów zwalnia. Wszystko dobrze? Tak. Zaczyna mi się tu podobać. Widzieliście ten widok? 50 dolców za największą rybę. Dasz stówę i umowa stoi. Najpierw zobaczę zanętę. Zaraz cię zanęcę. Można na to bezpiecznie wejść? Piękny widok, co? Cholera. A cóż to za sportowe urządzenie? To przetransportuje nas na drugą stronę wąwozu. I tyle? Tak. Zginiemy. Spokojnie. Już z tego korzystałem. Coś ci powiem. Mów. Jest coś, czego nie robiłeś? Co z lotem na Marsa? Panowie, proszę.
Pomyślmy logicznie. Czy ta podróż jest nam niezbędna? Wielka mi sprawa. Zróbmy to i tyle. Nie musicie tego robić. To ma być przyjemność, nie piekło. Możemy zejść do wąwozu. Stracimy tylko jeden dzień. Nie, wolę umrzeć, niż go stracić. Ma rację. Chyba. Przeprawię się z jednym z was i pokażę, jak to zrobić. Reszta przeprawi się dwójkami. Kto się pierwszy odważy ze mną? Jeśli tak to określasz, ja. Ale macho. Mogę? Jasne. Jeśli tego nie zrobię od razu... Dzięki. Co teraz? Pozwolimy działać grawitacji. Zaczynamy. Nie chcę tego robić. Nic ci nie jest. Spójrz na wierzchołki drzew. Nie chcę tu być. Nic się nie dzieje. Dobrze sobie radzisz. Możesz to zatrzymać, jeśli chcesz. Tak, jest jeszcze gorzej. Podniecające, co? Jak katastrofa lotnicza. Zrób coś dla mnie. Co? Odwróć się i złap tę linę. Zacznij ją powoli ciągnąć obiema rękami. Skup się na drugiej stronie wąwozu. Dobrze? Tak. W ten sposób? Nie śpiesz się. Przepraszam, jestem zdenerwowany. Świetnie sobie radzisz. Jesteśmy już prawie na miejscu. Jeszcze troszkę. Dzięki ci Boże. Dotarliśmy. Ciągnij kosz na platformę. Wrócę i pomogę innym. Kiedy podjadą, pomóż im wysiąść. Sara, jak twój chłopak radzi sobie z tym, że jesteś tu sama z pięcioma facetami? Nie on o tym decyduje. Zawsze potrafiłam o siebie zadbać. O co chodzi? Patrz. Kosz powinien być po środku, a linę przecięto. Spokojnie. To nie znaczy, że Sarze coś się stało. Co robisz? Idę po kosz. O cholera. Zdejmij plecak. Załóż rękawice. Weź linę, poluzuj. Kiedy wsiądę do kosza, przyciągniesz mnie, rozumiesz? Tak.
W porządku? Nie. Spróbuj dosięgnąć skały. Próbuję. Poluzuj. Ciągnij. Dobrze. Ciągnij. Boże, co on tam robi? Trzymaj się. Zaczynamy. Często robicie takie rzeczy? Każdego cholernego dnia. Dzięki. Jesteś cały? Jak ramię? Ruszamy. Nie. Musisz odpocząć. Nie muszę. A ja tak. Przyznaję, że to dobre. Naprawdę. Nie są to ostrygi, ale... Nie. Co? Miałem się teraz spotkać z dziewczyną u Donatella. 3 dni. 3? Do najbliższego telefonu. Jestem trupem. Nie martw się. Zrozumie. Zapomnij. To koniec. Ukroję ci więcej. Jutro długi dzień. Kumuluj energię. 3 dni do telefonu. Jak to wytrzymujesz? Spróbuj czasem. Dobrze ci zrobi. Nie mógłbym. Jestem mieszczuchem. Powiedz mi,
Za czym tęsknisz oprócz telefonów? Za wszystkim. Działaniem, aktywnością. Teatrem, muzyką. Dobrym jedzeniem o 4 rano. Nie jadłeś tego wcześniej. Podają królika w knajpach. Może, ale to nie królik. A co? Świstak. Co to jest? Gryzoń. A rodent? Gryzoń? Znaczy szczur? Rodzaj dużego, włochatego szczura. Cholera. Wiem, co czujesz. Uważam, że ostrygi smakują jak smarki. O rany. O mało nie wbiłem ci mózgu do gardła. Tam jest niedźwiedź. Próbuję zasnąć. Słyszałem niedźwiedzia. Harvey, obudź się. Gdzie jest Steve? A Sara? Steve! Właśnie budowałem Sławojkę. Bardzo dużą. Tam. Daj mi nóż. Co się dzieje? Cholera. Myśleliście, że jestem misiem? I co, niedźwiedź? Przestań. Nie jestem głupi. Zawsze myślą, że jestem misiem. Przyjechaliśmy na ryby czy pośpiewać? Tutaj musicie bardzo uważać. Nie krępujcie się przytrzymać gałęzi lub skał. Dobrze, mamusiu. Cokolwiek każesz. Benny, to zła droga. Ale widok. Steve, zaczekaj. Muszę zawiązać but. Zaczyna mi się tu podobać. Przyjechałem tylko po to, żeby uciec od byłej żony. A teraz żałuję, że jej tu nie ma. Jedno pchnięcie i zaoszczędziłbym na alimentach. Norm? Nie. Postaw tam stopy. Nie patrz w dół. Spójrz na mnie. Pomóż mi. Rób, co mówię. Złap oddech. A teraz sięgnij i podaj mi broń. Pomóż mi do cholery. Pomogę, ale rób, co mówię. Sięgnij do szczeliny i podaj mi broń. Daj mi ją. Skąd się tu wzięła? Z mojego plecaka, jestem gliną, tylko spokojnie. Pomóż mi. Złap mój nadgarstek. W porządku? Dalej. Jeszcze jeden krok. Gotów? Co się dzieje? Kto krzyczał?
Uważajcie, żeby nie spaść. Co się stało? To Norm. Po prostu spadł. Gdzie? Nie wiem. Widzisz go? Mój Boże. Odejście od krawędzi. Steve? Harvey, uciekaj. Skacz. No, skacz. Przykro mi, nie mogę. Przestań. Uspokój się. To koniec. Już po wszystkim, rozumiesz? Tylko spokojnie. Nie zrobię ci krzywdy. Jesteś mi potrzebna, rozumiesz? Musisz wyprowadzić mnie z tych gór. Dobrze. Grzeczna dziewczynka. Chodźmy. Zapomnij o tym, co się stało. Będzie jak przedtem. Ty jesteś przewodniczką, ja klientem. Idź przodem. Zero cztery siedem, wzywam Bishop Falls. Słyszysz mnie, Sam? Sara, to ty? Sam? Niczego nie próbowałam, ale mogłaś. Tutaj mamy straszną burzę. Kieruję się w twoją stronę. Musisz zostać z grupą w chacie. Rozumiesz? Powiedz, że przedłużysz wyprawę o dzień. Chcę przedłużyć o dzień. Niech zostanie tam, gdzie jest. Sara, nie rób tego. Nie martwiłbym się burzą. Spytaj, co się stało. Co się stało? Nie martwiłbyś się burzą. To bardzo groźna burza. Co najmniej 5 cali śniegu. Jesteś sama, więc może mówić. Jestem sama. Mówi agent specjalny Minelli z FBI. Jeden mężczyzna w grupie to oszust. Jest ścigany za porwanie i zabójstwo. Uzbrojony i niebezpieczny. Rozumiesz? Tak. Jonathan idzie do ciebie. Prowadzi Stantona z FBI. Jest 2 dni za tobą, ale spadnie śnieg. Trzymaj się chaty i radia. Zbliża się potężna burza. Dobrze, Sam, tak zrobię. Tak zrobię. Była pod przymusem? Brzmiała dziwnie. Kim jest Jonathan? To twój chłopak? Tak, chłopak. Twój facet. Nie ruszaj się.
Nie żyje. Zmyło ją w dół rzeki. Nie. Gdyby znał góry, poszedłby sam, ale nie zna. Potrzebuje przewodnika. Ona żyje. Musimy jej pomóc. To jej pismo. Co znaczy, powinieneś mnie już znać? Spokojnie, Knox. Co on zrobił? Mówiłeś o wymuszeniu i morderstwie. Tak. Jak to się zapada? To nie wszystko? Nie. I co? Wziął zakładniczkę w San Francisco. Żonę kupca diamentów. Zabił ją po tym, jak dostał diamenty. Tyle tytułem wyjaśnienia. Jakiego? Że niepotrzebnie się wtrąciłem. Schrzaniłeś i chcesz rewanżu. A ona przez to zginie. Posłuchaj. Zaczynam poznawać tego faceta. Zabije zakładnika, który nie jest już mu potrzebny. Dopóki będziemy siedzieć mu na karku, Sara będzie żyła. A teraz odpocznijmy. Jutro go dorwiemy. Idź po swój plecak. Mają spore wyprzedzenie i poruszają się szybciej. My też pójdziemy szybciej. Za 3 dni będą na granicy. Mówiłeś, że ją zabiję. Muszę do nich dotrzeć, zanim dojdą do Kanady. Musimy do nich dotrzeć. Chwileczkę. Jesteś wyczerpany. Jest zimno i będzie jeszcze zimniej. Zbliża się burza. Nie boję się burzy. Możesz umrzeć w górach. Albo spowolnisz mnie tak, że Sara zginie. Masz tylko jeden wybór. Zostać. Idziesz ze mną albo wcale. Bzdura. Nie zastrzelisz mnie. Zabiłeś kogoś? Powstrzymałeś napad na bank? Pracuję 22 lata w FBI. Walczyłem z mafią. Ku Klux Klanem. KGB. Jestem wyszkolony do takiego pościgu. Myślisz, że tylko ty, ale tak nie jest. Dobra. Wezmę cię. Lecz jeśli mnie spowolnisz i Sara zginie, zabiję cię. Saro, zwolnij. Zatrzymaj się. Zaczekaj.
Przez ostatnią godzinę oddalasz się ode mnie. O co chodzi? Jesteś szalony. Widzisz to? Nie jestem wariatem. Przeprowadzisz mnie przez granicę, to ci to dam. Rozumiesz? Dostaniesz to. Ale jeśli wystrugasz jakiś numer, zabiję cię. Jak się nazywasz? Warren. Stanton. Kiedy tracisz oddech, zatrzymaj się i powiedz swoje nazwisko. A jeśli będę zbyt zmęczony, żeby je pamiętać? Za 10 dolców ci przypomnę. Dobrze. Trzeba było zostać w chacie. Muszę wspiąć się na szczyt tej góry. Tak zaoszczędzę jeden dzień. Oni będą się trzymać dolin, żeby uniknąć burzy. Ja muszę pokonać i górę, i burzę. Kiedy się ściemni, właź do śpiwora i pomódl się. Gdy dotrę do granicy, przyślę po ciebie ludzi. O Jezu. Ty uparty draniu. Nie słuchasz głosu zdrowego rozsądku? Obwiąż sieliną. Opuszczę cię na dół. Próbujesz się zabić? Obwiąż sieliną, to cię opuszczę. Nie. Idę w górę. Jesteś szalony. Wspinam się. Proszę bardzo.
I can. Już nie mogę. Good. Now you gonna tie Teraz on? Się przywiążesz? Are you gonna A spuścisz mnie? Yes. Tak. No. Nie. What the hell with you then? I'm Idź do diabła. Canada. Ja do Kanady. Knox? Knox! Zmieniłeś zdanie w sprawie zejścia? Nie. Chcę iść w górę. Nie mogę się z tobą kłócić cały dzień. Przywiąż się w pasie, to cię wciągnę. Skąd mam wiedzieć, że mnie nie opuścisz? Bo tak powiedziałem. Zrób to, zanim stracę dobry humor. Gotowe? Sam też się wspinaj. Nie odwalę za ciebie całej roboty. Podciągaj się, a ja będę ciągnął. Cholera. Rozpal ognisko. Co to za dym? Wysyłasz sygnał? Drewno jest mokre. To nie będzie żadnego ogniska. To nie. Zjemy sushi. Chcesz? Jezu. Mam kurcz w nodze. Skurcz. Połóż się. Przemokłeś. Jak chwyci mróz, będzie po tobie. Zdejmij plecak. Znajdź coś do kopania. Kop, Stanton. Albo obaj zginiemy. Musisz zdjąć mokre ubranie. Masz lodowaty brzuch. Połóż się.
Czemu leżysz na mnie? Nie słyszałeś o wiejskich chłopakach? Śmierdzisz. Ja też tak śmierdzę? Pogoda się poprawia. Nadgonimy trochę czasu. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Jak się czujesz? A jak wyglądam? Mój prapradziadek umierając miał 87 lat. Nie zapomnę jego widoku w trumnie. I? 3 dni po śmierci wyglądał lepiej niż ty teraz. Jezu Chryste. Co robimy? Nie ruszaj się. Wiem. Jak zmusimy go do odejścia? Nie da się. Rzućmy mu jedzenie. My jesteśmy żarciem. Zastrzel go. Nie chcę go wkurzać. Wracajmy po śladach. Zachowuj się swobodnie. Jasne. Swobodnie. O, cholera! Nigdy nie widziałem, żeby gryzli uciekał. Wszyscy reagują, jakby nie widzieli czarnego. Czemu niedźwiedź miałby inaczej?
Którędy, Saro? Którędy? Czuję, że jesteśmy za nimi. Co się stało? Nie wiem, moja noga. Stój! Wstawaj. Jeden twój ruch i go zabiję. Hej, stop! Stać! Zatrzymaj się. W porządku? Chodź. Dzięki. Stójcie! Połowa zawartości mojej lodówki zniknęła. Przykro mi. Jesteśmy w trakcie bardzo ważnego śledztwa. To nie to samo, co malowanie graffiti na ścianach. Skoro włamali się do domu, nie odpuszczę. Powinienem był pozwolić ci zamarznąć w śniegu. Mogłem zostawić cię wiszącego na skale. Chryste. Panowie, mamy nowe raporty. Spod liceum skradziono motocykl i $300 z kasy sklepu. To niewiele, ale nigdy nie wiadomo. Jedziemy to sprawdzić. Mildred, jesteśmy bardzo zajęci. Włamali się do mojego domu. W kuchni mam Meksyk. Poślę tam kogoś, obiecuję. Przepraszam, co się stało w pani kuchni? Sprawdzi pan, czy stąd wykonano rozmowy zamiejscowe? To nie nastolatki. Piliby mleko i Coca-Colę, gdy w lodówce jest piwo? Ta strona stołu jest wyczyszczona. Tutaj wszędzie odciski. Dlaczego? Podejrzany przyprowadził tu Sarę. Włókna ze sznura. Przywiązał ją do stołu. Siedział tam i jadł. Była rozmowa z Vancouver. Numer 926-0484. Bingo.
Panie Stanton? Komisarz Shu, zajęto się panem? O tak. Cudownie jest wziąć gorący prysznic. To pan Jonathan Knox. Dziękuję za ubranie. To proszę spalić. Przesłuchaliśmy człowieka, do którego dzwoniono. Nazywa się Fournier. Mieszka w ekskluzywnej okolicy Vancouver. Handluje diamentami. Paser? Brak dowodów. Mówi, że telefon był pomyłką, a rozmowa trwała 19 minut. Kłamał. Pan Fournier jest tutaj. Przykro mi, że ta biedna dziewczyna jest zakładniczką, lecz nie mogę pomóc. Jednak proszę mnie informować. To porządny facet. Jeśli jeszcze raz ściągniecie mojego klienta na bezpodstawne przesłuchanie, pozwę do sądu cały wasz pieprzony wydział. Czy to jasne? Przestrzegajmy prawa. Pozwalacie mu odejść? Nic na niego nie mamy. Będziemy go obserwować. Dziękujemy za pomoc. Pozwolisz mu zwiać? Policja robi, co może. Możesz być sobie mistrzem gór, ale to mój teren, więc wyluzuj. I patrz. Co jest? Zabieraj te łapska. Co to ma znaczyć? Jezu, wiesz, kim jestem? Stul pysk. Mogę podnieść słuchawkę i kazać cię zabić. Słyszysz? Mógł kazać nas zabić. Czego chcecie, forsy? Otworzę sejf i dam wam, ile chcecie. Ustawiona? Tak. 2 minuty. Co to za dźwięk? Co jest grane? Co się dzieje? Mówcie do cholery. Wyprój trochę z kanapy. Chcecie spalić mi dom? Możemy się dogadać. Trupy nie negocjują. A właściwie, co on takiego zrobił? Ukradł diamenty niewłaściwym ludziom. Podpalimy belki i sufit spadnie na niego. Nie ukradłem ich. Ja tylko pośredniczę. Nawet nie wiem, skąd pochodzą. Namierzą tę taśmę? Nie, spali się razem z nim. Możecie odzyskać diamenty. Facet, który je ukradł, spotka się ze mną jutro w południe na lodowisku przy Robson Square. Mamy 30 sekund. Spadamy. To jego chcecie, nie mnie. Odzyskacie diamenty, tylko wyłączcie ten timer. Diamenty, panie Furnie? Co pan tu robi? Ktoś do nas zadzwonił i poinformował o włamaniu.
On ma moją torebkę. Niech ktoś go zatrzyma. Cholera. Jazda. Tędy. Nie. Pomocy. Wstawaj. Biegnij. Wynocha. Wyskakuj za bram. Zabrali mi auto. Ruszać się. Otwórz drzwi. Uważaj. Jesteś stuknięty. Tym? Co jest? Widzisz auto? Nie. Tak. Tam. Po lewej stronie. Wstrzymać ogień, dopóki nie będzie czystego strzału. Ma zakładniczkę. Na górny pokład. Knox? Co? On jest na tamtym. Czemu tak uważasz? Taki ruch by wykonał. Nie wolno. Stać!
Gdzie zaczynamy? Tutaj. Idź prawą stroną, ja lewą. Saro, padnij! Wstawaj! Nie walcz ze mną! John? Jonathan? Puść dziewczynę. Już to przerabialiśmy. Ostatnio próbowałeś sztuczek i zginęła kobieta, pamiętasz? Tym razem rób, co mówię, albo zabiję następną. Skacz przez burtę. Jeśli ją zastrzelisz, zginiesz pół sekundy później. Mówię poważnie. Ja też. Jeśli chcesz umrzeć, strzelaj. Zrobię to. Puść ją, albo zginiesz. Nie masz wyboru. Zabiję ją. Drogi, wynocha. Ruszać się na ziemię. Chodź tutaj. No chodź. Nie zrobię ci krzywdy. Chodź tu do diabła. Wszystko będzie dobrze. Nie!
Wy z FBI często tak robicie? Każdego cholernego dnia.